Staliśmy chyba, nie wiem, o 5 rano, mieliśmy śniadanie, wyjazd, jakiś przelot przez cały kraj, także dzisiaj jesteśmy padnięci, więc chcemy szybko zagrać próbę, jeszcze się odświeżyć, prysznic, to z takich bardziej przyziemnych rzeczy myślimy o tym, kim jesteśmy i co nam potrzeba i co damy. Zostajemy do roboty na 20 najczęściej, ale do tej roboty trzeba jeszcze dojechać. I niestety dopóki nie będziemy podróżowali helikopterami, ale już pracujemy nad tym, to... Na razie wszystkie helikoptery są zajęte w Polsce albo przez pogotowie, albo przez prezydenta, więc jakby jakiś się zwolnił, to bierzemy i wtedy będziemy spać do oporu. Znaczy jeszcze knujemy taki manewr, żeby to ludzie przyjeżdżali do nas na koncerty, a nie my do ludzi, także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Taki Jackson próbował, że wiesz, 50 razy w Londynie nie ma wtedy przelotów żadnych. No, to my tak 50 razy możemy zagrać na przykład w Szczecinie. Zmiany będą polegały głównie na tym, nie chciałbym się globalnie wypowiadać, co się zmieniło w branży. Taką zmianę na pewno, którą dostrzegamy, to że pojawiły się media trafiające do słuchaczy muzyki rockowej, co nas bardzo cieszy, jest ich coraz więcej i coraz prężniej działają. A co się zmieni, jeśli chodzi o podejście do koncertowania w Oceanie, to jesteśmy po jakichś tam intensywnych rozmowach, że zmian tych trochę będzie, ponieważ zawsze funkcjonowaliśmy na takiej zasadzie, że były dwie trasy, jesienna i wiosenna i tyle, a później było jakby zajmowanie się jakimiś naszymi sprawami, w cudzysłowie, zawodowymi. No teraz chcemy jednak postawić na te koncerty, na tyle fajnie nam się gra i na tyle jest fajny oddźwięk na to, co się dzieje wokół naszej muzyki, że będziemy starali się jednak utrzymać to tempo i po jakiejś krótkiej przerwie z początkiem roku znowu zrobić jakiś tam wojaż po kraju, może nie już tak zorganizowany jak ten, gdzie gramy dzień po dniu, ale w jakichś takich weekendowych opcjach. Się pojawił nieprzypadkowo na tej trasie, a czy nieprzypadkowo się pojawił z nami, bo